Dopiero w domu Wokulski otworzył list panny Izabeli. Na widok drogiego, niegdyś pisma, przeleciała po nim błyskawica żalu, ale zapach papieru przypomniał mu te dawne, bardzo dawne czasy, kiedy jeszcze zachęcała go do urządzania owacji rozsiemu. To był jeden paciorek z różańca, na którym panna Izabela odprawiała nabożeństwo, szepnął z uśmiechem. Zaczął czytać. Moja droga Kaziu, jestem tak zniechęcona do wszystkiego i tak jeszcze nie mogę zebrać myśli, że dziś dopiero zdobywam się na opowiedzenie Ci wydarzeń, jakie u nas zaszły od Twego wyjazdu. Już wiem, ile zapisała mi ciotka Hortensja. Oto 60 tysięcy rubli. Razem więc mamy 90 tysięcy rubli, które poczciwy baron obiecuje umieścić na 7%, co wyniesie około 6 tysięcy rubli rocznie ale trudno trzeba nauczyć się oszczędności. Nie umiem ci opowiedzieć, jak się nudzę, a może tylko tęsknię, ale i to przejdzie. Ten młody inżynier ciągle u nas bywa co parę dni. Z początku bawił mnie rozmową o mostach żelaznych, a obecnie opowiada, jak się kochał w osobie, która wyszła za innego, jak za nią rozpaczał, jak stracił nadzieję zakochania się po raz drugi i jakby pragnął uzdrowić się przez nową, lepszą miłość. Wyznał mi jeszcze, że niekiedy pisuje wiersze, w których jednak opiewa tylko wdzięki natury. Czasami płakać mi się chce z nudów, ale że bez towarzystwa umarłabym więc udaję, że słucham. I niekiedy pozwalam mu ucałować moją rączkę. Wokulskiemu żyły, nabrzmiały na czole. Odpoczął i czytał dalej. Papo coraz słabszy, płacze po kilka razy na dzień. I byleśmy porozmawiali pięć minut sami, robi mi wymówki. Wiesz za kogo? Nie uwierzysz, jak mnie to rozstraja. W ruinach zasławskich bywam co parę dni. Coś mnie tam ciągnie. Nie wiem, piękna natura, czy samotność. Kiedy jestem bardzo nieszczęśliwa, piszę różne rzeczy ołówkiem na spękanych ścianach. I z radością myślę, jak dobrze, że to wszystko pierwszy deszcz zmyje. Ale, ale. Zapomniałam o najważniejszym. Wiesz, marszałek napisał do ojca list, w którym najformalniej oświadcza się o moją rękę. Całą noc płakałam nie dlatego, że mogę zostać marszałkową, ale że się to tak łatwo stać może. Pióro wypada mi z ręki. Bądź zdrowa i wspomnij czasami o twojej nieszczęśliwej beli. Wokulski zmiął list. Tak. Pogardzam. I jeszcze ją kocham, szepnął. Głowa mu pałała. Chodził tam i na powrót z zaciśniętymi pięściami i uśmiechał się do własnych marzeń. Nad wieczorem otrzymał telegram z Moskwy, po którym natychmiast wysłał depesze do Paryża. Następny zaś dzień od rana do późnej nocy spędził ze swym adwokatem i rejentem. Kładąc się spać, pomyślał: czy tylko ja nie zrobię głupstwa? No przecież zbadam rzeczy na miejscu. Czy może istnieć metal lżejszy od powietrza, to inna kwestia, ale że coś w tym jest, nie ma wątpliwości. Zresztą, szukając kamienia filozoficznego, znaleziono chemię. Kto zatem wie, co się napotka teraz? W rezultacie wszystko mi jedno, byle wydobyć się z tego błota. Dopiero na zajutrz w południe przyszła odpowiedź z Paryża, którą Wokulski parę razy odczytał. W chwilę później oddano mu list od pani Wąsowskiej, gdzie na kopercie w miejsce pieczątki znajdował się wizerunek Sfinksa. Tak, mruknął z uśmiechem Wokulski, twarz ludzka i tułów zwierzęcia, nasza zaś imaginacja dodaje wam skrzydeł. Niech pan do mnie wpadnie na kilka minut. Pisała pani Wąsowska, gdyż mam bardzo ważny interes, a dzisiaj chciałabym jechać. Zobaczymy ten ważny interes rzekł do siebie. W pół godziny później był u pani Wąsowskiej. W przedpokoju stały już gotowe do drogi kufry. Pani przyjęła go w swoim gabinecie do pracy, w którym przecie ani jeden szczegół nie przypominał pracy. A, pan bardzo jest grzeczny! zaczęła obrażonym tonem pani Wąsowska. Wczoraj cały dzień czekałam na pana, a pan ani się pokazał. Przecież zabroniła mi pani przychodzić do siebie, odparł zdziwiony Wokulski. Jak to? Czyliż wyraźnie nie zaprosiłam pana na wieś? – Ale mniejsza, policzę to na karp pańskiej ekscentryczności. Drogi Panie, mam do pana bardzo ważny interes. Chcę niedługo wyjechać za granicę i chcę poradzić się pana. Kiedy najlepiej kupić franki teraz czy przed wyjazdem? Kiedyż pani jedzie? Tak w listopadzie, w grudniu odparła, rumieniąc się lepiej przed samym wyjazdem tak pan sądzi? Przynajmniej tak wszyscy robią ja właśnie nie chcę robić, jak wszyscy zawołała pani Wąsowska. To niech pani kupi teraz a jeżeli do grudnia franki stanieją, to niech pani odłoży kupno do grudnia. No wie pan co? Mówiła drąc jakiś papier, że jesteś pan jedyny do rady. Czarno to czarno, biało to biało. Cóż z pana za mężczyzna? Mężczyzna w każdej chwili powinien być stanowczy, a przynajmniej wiedzieć czego chce. Cóż, odniósł mi pan list Beli? Wokulski milcząc oddał list. Doprawdy? zawołała ożywiona, więc pan jej nie kochasz. A w takim razie rozmowa o niej nie powinna pan robić przykrości, bo ja muszę pogodzić was, albo. Niech się już biedna dziewczyna nie dręczy. Pan się do niej uprzedziłeś. Pan wyrządzasz jej krzywdę. To nieuczciwie. Tak nie postępuje człowiek honorowy, aby zbałamuciwszy kogoś, rzucał jak zwiędły bukiet. Nieuczciwie? Powtórzył Wokulski. Niech mi pani z łaski swojej powie, jaka uczciwość może pozostać w człowieku którego wykarmiono albo cierpieniem i upokorzeniem albo upokorzeniem i cierpieniem ale obok tego miałeś pan i inne chwile o tak parę życzliwych spojrzeń i kilka dobrych słówek które dziś mają w moich oczach tę jedną wadę że były mistyfikacją ale ona dziś tego żałuje i gdybyś pan zwrócił się po co a żeby pozyskać jej serce i rękę Zostawiając drugą dla znanych i nieznanych wielbicieli? Nie pani, mam już dosyć tych wyścigów, w których byłem bity przez panów Starskich, Szastalskich i licho nie wie jakich jeszcze. Nie mogę odegrywać roli eunucha przy moim ideale i upatrywać w każdym mężczyźnie szczęśliwego rywala czy niepożądanego kuzyna. Jakież to niskie! Zawołała pani Wąsowska. Więc za jeden błąd, zresztą niewinny. Ponieważ pan niegdyś ukochaną kobietę? Co do liczby owych błędów, to pozwoli pani, ażebym miał własną opinię, a co do niewinności. Boże miłosierny, w jak nędznym jestem położeniu, skoro nawet nie mam pojęcia, dokąd sięgała ich niewinność. Pan przypuszczasz? Surowo zapytała go pani Wąsowska. Ja już nic nie przypuszczam. Odparł chłodno Wokulski. Wiem tylko, że w moich oczach, pod pozorami obojętnej życzliwości, toczył się najzwyklejszy romans i to mi wystarcza. Rozumiem żonę, która oszukuje męża, bo ona może się tłumaczyć pętami, jakie wkłada na nią małżeństwo. Ale żeby kobieta wolna oszukiwała obcego sobie człowieka, to już jest, dali Bóg, zamiłowanie do sportu. Przecież miała prawo przenosić nade mnie Starskiego i ich wszystkich. Ale nie. Jej jeszcze było potrzeba mieć w swoim orszaku błazna, który ją naprawdę kochał, który dla niej wszystko był gotów poświęcić. I dla ostatecznego zhańbienia natury ludzkiej, właśnie z mojej piersi chciała zrobić parawan dla siebie i adoratorów. Czy pani domyśla się, jak musieli drwić ze mnie ci ludzie, tak tanio obsypywani względami? I czy pani czuje? Co to zapiekło być tak śmiesznym jak ja, a zarazem tak nieszczęśliwym, tak oceniać swój upadek i tak rozumieć, że jest niezasłużony. Pani Wąsowskiej drżały usta. Z trudnością powstrzymywała się od łez. Czy to nie jest imaginacja? wtrąciła. Ech, nie, pani. Skrzywdzona ludzka godność to nie imaginacja. A zatem cóż być może Odparł Wokulski. Spostrzegłem się, odzyskałem siebie. A dziś mam te tylko satysfakcję, że triumf moich współzawodników, przynajmniej co do mnie nie był zupełny. I to jest nieodwołalne. Proszę pani, rozumiem kobietę, która oddaje się z miłości albo sprzedaje się z nędzy. Ale na zrozumienie tej. Duchowej prostytucji, którą prowadzi się bez potrzeby na zimno, przy zachowaniu pozorów cnoty, na to już brakuje mi zmysłu. Więc są rzeczy, których się nie przebacza? Spytała cicho. Kto i komu ma przebaczać? Pan Starski chyba nigdy nie obrazi się o takie rzeczy a może nawet będzie rekomendował swoich przyjaciół. O resztę zaś można nie dbać, mając liczne. I tak dobrane towarzystwo. Jeszcze słówko, rzekła pani Wąsowska, powstając. Wolno wiedzieć, jakie ma pan zamiary? Gdybyżem ja sam wiedział. podała mu rękę. Żegnam pana. Życzę pani szczęścia. O! westchnęła i szybko weszła do następnego pokoju. Zdaje mi się, Myślał wokulski schodząc ze schodów, że w tej chwili załatwiłem dwa interesa. Kto wie, czy szuman nie ma racji? Od pani Wąsowskiej pojechał do mieszkania rzeckiego. Stary subjekt był bardzo mizerny i ledwie podniósł się z fotelu. Wokulskiego głęboko poruszył jego widok. Czy ty się gniewasz, stary, że tak dawno nie byłem u ciebie? rzekł ściskając go za rękę. Rzecki smutnie pokiwał głową. Alboż ja nie wiem, co się z tobą dzieje? odparł. Bieda, bieda na świecie, coraz gorzej. Wokulski usiadł zamyślony, rzecki począł mówić: Widzisz, Stachu, ja już miarkuję, że mi czas iść do kaca i do moich piechurów, co tam gdzieś wyszczerzają na mnie zęby, żem maruder! Wiem, że cokolwiek postanowisz ze sobą, będzie mądre i dobre, ale czy nie byłoby praktycznie, gdybyś się ożenił ze Stawską? Przecież to jakby twoja ofiara. Wokulski schwycił się za głowę. Boże miłosierny, zawołał. A kiedyż ja się wyplączę z tych babskich stosunków? Jedna pochlebia sobie, że ja stałem się jej ofiarą, druga jest moją ofiarą, trzecia chciała zostać moją ofiarą, a jeszcze znalazłby się z dziesiątek takich, z których każda przyjęłaby mnie i mój majątek w ofierze. Zabawny kraj, gdzie baby trzymają pierwsze skrzypce i gdzie nie ma żadnych innych interesów, tylko szczęśliwa albo nieszczęśliwa miłość. No, 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 odrzekł Rzecki. Ja cię przecież za kark nie ciągnę. Tylko widzisz, mówił mi Schumann, że tobie na gwałt potrzeba romansu. I nie. Mnie bardziej potrzeba zmiany klimatu i to lekarstwo już sobie zapisałem. Wyjeżdżasz? Najdalej pojutrze do Moskwy. A potem gdzie Bóg przeznaczy. Masz co na myśli? Spytał tajemniczo Rzecki. Wokulski zastanowił się. Jeszcze nic nie wiem. Waham się, jakbym siedział na dziesięciopiętrowej huśtawce. Czasami mi się zdaje, że coś zrobię dla świata. Oj, to to! Ale chwilami ogarnia mnie taka desperacja, że chciałbym, ażeby mnie ziemia pochłonęła i wszystko, czegom tylko dotknął. To nierozsądne. Nierozsądne. Wtrącił Rzecki. Wiem. To też nie dziwiłbym się ani temu, gdybym. kiedy narobił hałasu, ani temu, gdybym skończył wszelkie rachunki ze światem. Siedzieli obaj do późnego wieczora. W kilka dni rozeszła się wieść, że Wokulski gdzieś wyjechał nagle i może na zawsze. Wszystkie jego ruchomości, począwszy od sprzętów, skończywszy na powozie i koniach, Nabył hurtem szlangbaum za dosyć niską cenę. Pamiętnik Starego Subiekta. Od kilku miesięcy utrzymuje się pogłoska, że w dniu 26 czerwca bieżącego roku zginął w Afryce książę Ludwik Napoleon, syn cesarza. I to jeszcze zginął w bitwie z dzikim narodem o którym nie wiadomo ani gdzie mieszka ani jak się nazywa bo przecież z ulusami nie może nazywać się żaden naród tak wszyscy mówią nawet miała tam pojechać cesarzowa eugenia i przywieźć zwłoki syna do anglii czy tak jest w rzeczy samej nie wiem bo już od lipca nie czytuję gazet i nie lubię rozmawiać o polityce Głupia jest polityka. Dawniej nie było telegramów i artykułów wstępnych, a przecie świat posuwał się naprzód i każdy człowiek rozsądny mógł zorientować się w sytuacji politycznej. Dziś zaś są telegramy, artykuły wstępne i ostatnie wiadomości, ale wszystko służy do bałamucenia w głowach. Gorzej nawet niż bałamucą, bo Odejmują serca ludziom, i gdyby nie kenik albo poczciwy sulicki, to człowiek przestałby wierzyć w sprawiedliwość boską. Takie się dziś rzeczy wypisują w gazetach. Co zaś do księcia Ludwika Napoleona, to mógł on zginąć, ale może się też i ukrył gdzie przed ajentami gambetty. Ja tam do pogłosek nie przywiązuje wagi. Klejna wciąż nie ma, a Lisiecki przeniósł się do Astrachania nad Wołgę. Na odjezdnę powiedział mi, że tu niedługo zostaną tylko Żydzi, a reszta z Żydzieje. Lisiecki zawsze był gorączka. Moje zdrowie jakoś nie tęgie. Męczę się tak łatwo, że już bez laski nie wychodzę na ulicę. W ogóle nic mi nie jest, tylko czasem napada mnie dziwny ból w ramionach i duszność. Ale to przejdzie, a nie przejdzie, to wszystko mi jedno. Tak się jakoś zmienia świat na złe, że niedługo nie będę mógł z nikim gadać i w nic wierzyć. W końcu lipca Henryk Szlangbaum wyprawiał urodziny jako właściciel sklepu i naczelnik naszej spółki. A choć w połowie nie wystąpił tak jak Stach w roku zeszłym, jednakże zbiegli się wszyscy przyjaciele i nieprzyjaciele Wokulskiego i pili zdrowie Szlangbauma, aż się okna trzęsły. No i ludzie, ludzie. Za pełnym talerzem i butelką wleźliby do kanału. A za rublem? To już nawet nie wiem gdzie. Fiu, fiu, pokazano mi dzisiaj kurierek, w którym pani baronowa Krzeszowska nazywa się jedną z najzacniejszych i najlitościwszych naszych niewiast za to, że dała dwieście rubli na jakiś przytułek. Widocznie zapomniano o jej procesie z panią Stawską i awanturach z lokatorami. Czyżby mąż tak babę ujeździł? Przeciw Żydom ciągle rosną kwasy. Nie brak nawet pogłosek o tym, że Żydzi chwytają chrześcijańskie dzieci i zabijają na mace. Kiedy słyszę takie historie, dali Bóg, że przecieram oczy i zapytuję samego siebie: Czy ja teraz majaczę w gorączce? Czyli też cała moja młodość była snem, ale najbardziej. Gniewa mnie uciecha doktora Szumana z tego fermentu. Dobrze, tak parchom, mówi. Niech im zrobią awanturę, niech ich nauczą rozumu. To genialna rasa, ale takie szelmy, że nie ujeździsz ich bez bata i ostrogi. Mój doktorze, odpowiedziałem, bo już mi zabrakło cierpliwości. Jeżeli Żydzi są takie gałgany, jak pan mówisz, to im nawet i ostrogi nie pomogą. Może ich nie poprawią. Ale napędzą im nową porcję rozumu i nauczą silniej trzymać się za ręce odparł. A gdyby Żydzi byli solidarniejsi no. Dziwny człowiek z tego doktora uczciwy to on jest, a nade wszystko rozumny, ale jego uczciwość nie wypływa z uczucia, tylko albo ja wiem może z nałogu. A rozum ma tego gatunku, że łatwiej mu sto rzeczy wyśmiać i zepsuć, aniżeli jedną zbudować. Kiedy z nim rozmawiam, czasami przychodzi mi na myśl, że jego dusza jest jak tafla lodu. Nawet ogień może się w niej odbić, ale ona sama nigdy się nie rozgrzeje.